6 marca obchodzimy Europejski Dzień Logopedy. Dlatego jutro w Kołobrzeskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędą się specjalne warsztaty skierowane do rodziców. Organizujemy w naszej poradni taką akcję Dni Otwartych dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z naszych porad, badań, konsultacji. Będą prowadzone warsztaty dla rodziców przez naszą załogę specjalistów z dziedziny logopedii o tym, jak wspierać dziecko z opóźnionym rozwojem mowy. Dodatkowo rodzice będą mogli otrzymać praktyczne wskazówki, jak zadbać, by dziecko posługiwało się w prawidłowy sposób mową i komunikacją. Bo jak wiemy, ta komunikacja i mowa determinuje nam w życiu bardzo dużo, bo po pierwsze naukę, ale także ma wpływ na nasze życie osobiste, a także zawodowe. W poradni dowiemy się także, jakie mogą być pierwsze niepokojące sygnały. W rozwoju mowy bierzemy pod uwagę tak zwany kalendarz rozwoju mowy i są przyjęte pewne tak jak w rozwoju fizycznym, pewne normy, więc wiemy, jeżeli dziecko roczne nie chodzi, to rodzic ma jak gdyby ten sygnał, że może warto by było spojrzeć i przyjrzeć się temu, dlaczego, co jest powodem. I podobnie jest w mowie. Jeżeli roczne dziecko nie wypowiada prostych, znaczących słów typu mama, baba, tata, to jest to jakiś tam już symptom, że być może z mową coś może przebiegać jakiś rozwój mowy nieprawidłowo. Pamiętajmy jednak, że u najmłodszych dzieci granice tolerancji są duże. Inaczej jest z dziećmi starszymi. Należy się martwić w momencie, kiedy trzylatek już prezentuje bardzo takie właśnie opóźnienia w mowie, typu nie wypowiada konkretnych już słów czy zdań prostych, a nawet trzylatek już powinien pomału budować zdania złożone. Jeżeli rodzice zauważą martwiące ich symptomy lub mają wątpliwości, powinni skorzystać z pomocy specjalistów. Im wcześniej uruchomimy pomoc, im wcześniej ruszy terapia czy jakieś podejmiemy działania, tym jest większa szansa, że szybciej dziecko nadrobi swoje braki bądź skompensuje, jeżeli to już są pewne zaburzenia. Podczas warsztatów logopedzi podpowiedzą, jakie zadania wykonywać z dzieckiem, także te profilaktyczne. Jutro specjaliści będą dostępni w poradni od godziny 8 do 14, natomiast warsztaty dla rodziców rozpoczynają się o godzinie 10. Kołobrzeska Poradnia obchodzi ten szczególny dzień już po raz 20.